Zaczynamy magazyn gminy Suwałki. Po drugiej stronie łącza telefonicznego Zbigniew Mackiewicz, wójt gminy Suwałki. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry słuchaczom Radio 5. Zaczynamy bardzo wrześniowym akcentem, no bo rozpoczął się przecież nowy rok szkolny. W Nowej Wsi w sposób wyjątkowo radosny otwarto oczekiwaną nową halę sportową. Tak właśnie, rok szkolny rozpoczął się we wszystkich szkołach naszej gminy w sposób zwyczajowy. Od 1 września dzieci przyszły do szkoły, ale w Nowej Wsi dzieci otrzymały, można powiedzieć, wyjątkowy prezent na rozpoczęcie roku szkolnego, bo właśnie otworzyliśmy nową halę sportową dla dzieci tej szkoły. Jest to hala sportowa na potrzeby tej szkoły. W zasadzie możemy tam na tej hali sportowej rozgrywać różne dyscypliny sportowe, jak siatkówka, koszykówka, badminton, tenis. Także takie dyscypliny możemy tam uprawiać, ale to przede wszystkim hala sportowa ma służyć Halo? tej części gminy. O, panie wójcie, straciliśmy na moment połączenie, ale już jesteśmy. Od hali sportowej gdzieś tam w tym... Czemu ma służyć hala sportowa? Hala sportowa generalnie ma służyć przede wszystkim dzieci tej szkoły, bo ona była wybudowana na potrzeby tej szkoły. Tam mamy w chwili obecnej około 80 dzieci. Nie jest to duża placówka, niewielka placówka, bym powiedział. I dzieci do tej pory z lekcji wychowania fizycznego miały albo na korytarzu, albo na podwórku, jak była do tego dobra aura, jak było w miarę ciepło. Ale lekcje na korytarzu, to też wychowania fizycznego, też przeszkadzały innym dzieciom, które za drzwiami miały inne zajęcia. I tak to było w zasadzie od kilkudziesięciu lat. W chwili obecnej ta hala została przekazana właśnie do użytkowania przede wszystkim dla tych dzieci i na potrzeby tej szkoły. Nie jest jakaś to wyjątkowo duża hala sportowa, bo koszty utrzymania tej hali sportowej są takie duże, byłyby wysokie, ale tam mniejsza hala sportowa, bo tak jak powiedziałem, do tych dyscyplin sportowych, które możemy tam uprawiać, nie możemy tam uprawiać powiedzmy piłki ręcznej, bo do piłki ręcznej już potrzebne jest większe boisko, ale na potrzeby tej szkoły ta hala ma służyć, ale nie tylko tej szkoły, bo też chcemy, żeby tam ta hala była też wykorzystywana na popołudniami dla mieszkańców tej części gminy. I już wiem, że ustawiają się kolejki, jeżeli chodzi o wynajęcie tej hali do pani dyrektor szkoły podstawowej w Nowej Wsi, bo mieszkańcy są żywo zainteresowani, żeby właśnie z dziećmi pójść na halę, pograć, odciągnąć trochę dzieci od tego komputera. Tej kultury fizycznej jednak nam brakuje, tym bardziej po tej pandemii, bo kiedy byliśmy zamknięci przez poprzedni cały rok, wychowania fizycznego, no można powiedzieć, no nie było, prawda, dzieci się nie spotykały, nie grały w różnego rodzaju gry, dlatego to jest bardzo potrzebne i teraz chcemy nadrobić, mieszkańcy chcą nadrobić, bo chcą się spotykać razem z dziećmi i uprawiać różnego rodzaju dyscypliny sportowe. Hala sportowa została wybudowana oczywiście z dofinansowania, z Ministerstwa Sportu mieliśmy niespełna 1 000 000 zł, mieliśmy też z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 800 tysięcy złotych dofinansowania i przy wkładzie własnym gminy zdołaliśmy tą halę, ten obiekt wybudować i ten proces inwestycji trwał rok czasu, w ubiegłym roku latem rozpoczęliśmy budowę i już w tej chwili dzieci już mogą korzystać z nowo wybudowanej hali i tak dla jeszcze jakby uściślenia. Od roku w zasadzie 2012, kiedy pierwszą halę gmina wybudowała w Płocicznie, przy szkole w Płocicznie, i to była hala, no to można powiedzieć inna niż pozostałe w naszym regionie, bo to jest z dachem samonośnym, z dachem takim łukowym. Ta hala została wybudowana pierwsza w 2012 roku. Później została hala wybudowana w Przewrodzie, później w Starym Folwarku po kilku latach i teraz po 9 latach została kolejna, czwarta hala wybudowana w szkole przy Nowej Wsi i mogłem powiedzieć teraz, że szkoły te nasze gminne, gdzie uczęszcza w miarę sporo dzieci, chociaż nie dużo, zawsze chcieliśmy, żeby ich było więcej oczywiście, no to te szkoły są wyposażone w hale sportowe i tutaj myślę, że dzieci będą miały bardzo dobre warunki do uprawiania sportu, dyscyplin różnych sportowych, jak też nauczyciele do bardzo dobrych też możliwości edukowania w tym zakresie. No i te hale służą dla mieszkańców naszego regionu, bo te hale są wykorzystywane w godzinach też popołudniowych.
cały czas sytuacja pandemiczna w kraju. Teraz o tym chciałbym porozmawiać, bo światełkiem w tunelu są szczepienia. Gdzieś tam mówi się o tym, że nie będzie lockdownu, jeśli osiągniemy tak zwaną odporność stadną. Jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi właśnie o szczepienia w gminie Suwałki? No myślę, że gmina Suwałki no niewiele odbiega od pozostałych gmin w naszym regionie, w naszym województwie. Województwo niewiele odbiega łącznie z tymi województwami ściany wschodniej od województw w innej części kraju. No, ten wskaźnik szczepień u nas jest, trzeba szczerze przyznać, powiedzieć, jest niewielki w porównaniu do powiedzmy innych województw czy nawet gmin. Ten wskaźnik w naszym przypadku jest niespełna tam 40% zaszczepionych. Jest to niewielki wskaźnik. My podejmujemy różnego rodzaju działania edukacyjne i zachęcające, żeby jednak nasi mieszkańcy się szczepili. W chwili obecnej Ochotnicza Straż Pożarna w Pocisznie przejęła wielką inicjatywę właśnie organizowania mobilnych punktów szczepień i takie punkty szczepień są organizowane i były organizowane przede wszystkim chociażby na odpuście czy dożynkach właśnie w Wigrach, na różnych też takich większych zgromadzeniach, tam gdzie są jakby ludzie czy turyści, czy chociażby nawet nasza jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej taki punkt szczepień organizuje, chociażby na bazarze przy Bakałażewskiej w Suwałkach i też będzie organizowała też mobilne punkty szczepień w szkołach. I w chwili obecnej nauczyciele, dyrektorzy szkół zbierają też, można powiedzieć, no jakby zapisy chętnych rodziców, uczniów, którzy chcieliby właśnie się zaszczepić i po zebraniu takiej jakby i odpowiedniej ilości chętnych, wówczas takie punkty mobilne będą tworzone również przy szkołach, tak żeby też dzieci, młodzież też czuła się bezpieczna i żeby była oczywiście zaszczepiona. No też te szczepienia również organizowaliśmy przy Urzędzie Gminy, gdzie w ciągu w zasadzie 5 dni zaszczepiliśmy ponad 1000 mieszkańców. Nie tylko gminy, ale w ogóle naszego regionu. To jest bardzo dobry wynik i to pokazuje to, że właśnie trzeba właśnie docierać w ten różny sposób do mieszkańców, żebyśmy tę odporność zdobyli, żebyśmy nie musieli przechodzić tego, co przechodziliśmy w roku ubiegłym, czy tego lockdownu, żeby nas po prostu znowu pozamykano. No chcemy jako wszyscy, prawda, funkcjonować normalnie i korzystać z tych dobrodziejstw, które nas otaczają. A myślę, że każdy miał kontakt z osobą, która zachorowała, Wiele z nas osób już chorowało. Dobrze, że wyszliśmy z tego, no powiedzmy szczerze, wprost cało, tak, ale też myślę, że każdy z nas zna wiele osób, którym niestety COVID pomógł zejść z tego świata i jednak warto się szczepić. I myślę, że jeżeli dotknie nas znowu ten wirus, no to, że przejdziemy tą chorobę łatwiej, że nie trafimy do szpitala i przejdziemy to w miarę tak łagodnie, bez żadnych powikłań. I no w to wierzymy i zachęcamy też właśnie mieszkańców, żeby się szczepili, tak samo i dzieci, bo w szkołach właśnie, jak powiedziałem, takie spotkania są organizowane, edukacyjne, zachęcające i zostanie ustalony dzień, termin jakby tych szczepień i jednostka właśnie, jak powiedziałem, Ochotniczej Straży Pożarnej w Pocicznie, ona przejęła inicjatywę nie tylko jakby w naszej gminie, ale też funkcjonuje i w mieście i też wiem, że wyjeżdżają nawet na różnego rodzaju czy festyny, jakieś inne wydarzenia, do innych nawet gmin. I bardzo za to im dziękuję, że jakby taką inicjatywę właśnie też podjęli. Niedawno było otwarcie drogi Przebród-Wasilczyki. Jak postępują tegoroczne inwestycje drogowe? Inwestycje drogowe w chwili obecnej właśnie zakończyliśmy Wasilczyki. Przebród to jest droga ponad 2 km, która została przebudowana z 3,5-metrowego popękanego asfaltu i bardzo dziurawego. W tej chwili jest zupełnie inna, piękna, nowa droga, 5,5 metra szerokości. W pewnej części jest to schodnikiem z nowym oświetleniem. No, mieszkańcy w końcu doczekali się tej części właśnie gminy na porządną drogę i ta droga na pewno będzie służyła bardzo długo i na lata. W tej chwili te drogi, które budowane były lat temu kilkanaście, 20, no one były budowane pod inne obciążenie jak teraz.
mniej samochodów ciężarowych jeździło, czy nie takich ciężarowie, jak teraz jeżdżą, czy nie, wówczas też samochody ciężarowe nie przywoziły paszy rolnikom, a też i rolnicy nie mieli takiego sprzętu ciężkiego, jak mają w tej chwili porządne traktory, różnego rodzaju przyczepy. I te drogi no, muszą być remontowane i muszą być dostosowywane ciągle i my to robimy. Tą drogę już jesteśmy po jej zakończeniu, po wybudowaniu, po odbiorze. W chwili obecnie teraz jest budowana droga w Białej Wodzie, która też prowadzi też w terenach części zabudowy skupionej, ale też części takiej rolniczej, też potrzebna tej części jak gdyby mieszkańców gminy. Ta droga budowana jest na długości niespełna 2 km złotych. Firma w tej chwili już rozpoczyna swoje prace na tym odcinku drogi, ale przed nami też jeszcze w tym roku chcieliśmy rozpocząć kolejną drogę i przygotowujemy się do przetargu. Sądzę, że jak nie w tym tygodniu, to w przyszłym tygodniu już ogłosimy przetarg na przebudowę drogi przez Korkliny. W zasadzie rozpoczyna się, będzie to droga w kółku Folwark i przez Korkliny niemalże do Korobca będzie ona przebudowana na długości 2,5 km długości. W jednej części, tam gdzie jest większy ruch, większe natężenie ruchu, to będzie droga 5-metrowa. W innej części, w takiej odnodze będzie węższa, 3,5 metra, ale też będą aspekty bezpieczeństwa tam też przewidziane, bo będzie też latarnie hybrydowe, czyli OZE plus wiatrak, będą spowalniacze, no ale generalnie będzie ta droga na pewno bezpieczniejsza, na pewno no, dobrej jakości, bo w tej chwili jest to droga żwirowa. Latem to jest tumel kurzu i samochód jadący przed, to spowoduje tyle kurzu, ten jadący z tyłu to w ogóle nie widzi nic. No, kurzy się bardzo mocno i ta droga w tym roku zostanie przebudowa rozpoczęta, a zakończenie tej budowy drogi przewidujemy na przyszły rok. Oprócz jeszcze dróg gminnych, to czy jeszcze będziemy w tym roku kolejne przetargi jeszcze chcielibyśmy zorganizować, no, chociażby na drogę w Okuniowcu. W tym roku będziemy chcieli zorganizować przetarg, tak żeby wiosną już firmy mogły wejść i tą drogę przebudowywać. Też właśnie droga oczekiwana przez mieszkańców Okuniowca. To jest droga obecnie żwirowa, która ma być przebudowana na drogę asfaltową. Także w tym roku planujemy przetarg zorganizować. I niewykluczone, że jeszcze w tym roku, jak wszystko się nam ułoży, bo mamy też poskładane właśnie wnioski o dofinansowania z różnych jakby tutaj projektów, głównie z Rządowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych w Urzędzie Wojewódzkim, jakie wnioski składaliśmy, no to jesteśmy na liście rezerwowej, te dwie inwestycje, czyli Okuniowiec na liście rezerwowej, ale też będziemy ogłaszali przetarg, no i też na liście rezerwowej jest i mam taką nadzieję, że otrzymamy środki finansowe właśnie na przebudowę drogi Małahuta-Krzywe. To jest niewielki odcinek kilometra drogi. Ale te dwie drogi z Okuniowic, jak też Małchuta Krzywy, będą to drogi budowane z oświetleniem, będą budowane wraz z ciągiem rowerowo-pieszym, z ścieżką rowerową i chodnikiem. I na te drogi mam nadzieję, że otrzymamy dofinansowanie z tej listy rezerwowej. Także w tym roku jeszcze przetargi na te drogi będziemy musieli wykonać przetargi i zrealizować. I oczywiście warto powiedzieć o drogach powiatowych, które są przebudowywane na terenie naszej gminy, bo jesteśmy już po przebudowanej drodze w drodze powiatowej Wiatrołuży. To jest koniec granicy gminy z gminą Krasnopol. Tam powiat sejnycki swoją drogę powiatową już przebudował z drogi żwirowej na drogę utwardzoną, asfaltową. My w tym roku, jako teraz łącznie przy dobrej współpracy właśnie z powiatem, z panem starostą, także zarząd dróg powiatowy podjął decyzję takie, żeby tę drogę przebudować i ta droga została już przebudowana. I jest też jeszcze trwa, a już są to roboty końcowe, przebudowy chodnika, czyli ciągu rowerowo-pieszego przy rzece Czarna Hancza, czyli od zasadzie granicy gminy miasta Brud Stary do Potaszni. Tam został wybudowany ciąg rowerowo-pieszy dla mieszkańców tej części jak gdyby gminy, to też inwestycja powiatowa. My jako gmina tutaj do tych inwestycji
gdyby też finansowo też pracujemy w kosztach, a te środki generalnie to są środki z właśnie różnych funduszy rządowych, no i przy wkładzie własnym oczywiście starostwa powiatowego te drogi są przebudowane. No i czeka nas w chwili obecnej jeszcze przebudowa mostu w Potaszni. W tej chwili już jest tam droga nieprzejezdna, są zapory, nie można przyjechać. Jest to przebudowa właśnie drogi mostu na Czarnej Ganczy w Potaszni. Ten most był po prostu w stanie już nie dającym się do użytkowania. Był też ograniczenie tonażu tam było, także tą drogę wraz z mostem też ona będzie przebudowana w tym roku, jak Aura pozwoli, także ta inwestycja również zostanie w tym roku zakończona i też od niebawem rozpocznie się też przebudowa drogi zerwirowej na utwardzoną miejscowości Leszczewo, droga powiatowa, niespełna też 2 kilometry drogi, też tam drogi żwirowej na utwardzoną asfaltową. Te roboty niebawem też się rozpoczną. Także tutaj łącznie można by powiedzieć drogi gminne plus drogi powiatowe. To będzie około 10 km dróg, także ten poziom tak jak w roku ubiegłym, tak i w tym roku mniej więcej zostanie utrzymany, że te 10 km dróg przebudujemy i jakbyśmy tak z takim nasileniem tych inwestycji byśmy tak co roku mogli je realizować. Także w ciągu kilku lat większości tych dróg w złym stanie na gminie zostaną przebudowane i wierzymy tak, że tak będzie, tym bardziej, że mamy poskładanych wiele innych jeszcze wniosków na przebudowę innych dróg, jakże też ważnych i oczekiwanych przez mieszkańców w różnych miejscowościach, gdzie mieszkańcy często przychodzą, dopytują się, kiedy będzie ta droga z drogi żwirowej na drogę utwardzoną będzie przebudowana. Ale tak sukcesywnie po prostu tam, gdzie jest większe natężenie ruchu, te drogi będą sukcesywnie przebudowane i jakby na to nie chcemy pieniędzy po prostu oszczędzać, a tych dróg chcielibyśmy, żeby było budowanych jak najwięcej, ale oczywiście też z dofinansowaniem, bo bez dofinansowania to dla nas byłoby wiadomo trudniej, no i mniej tych dróg byłoby wybudowanych. Chciałbym zapytać o odnawialne źródła energii. Jesteśmy chyba, żyjemy w takich czasach mody na zieloną energię, na ekologiczną energię. Jeśli chodzi o gminę Suwałki, to na co mogą liczyć mieszkańcy? Jakieś programy wsparcia, dofinansowania? No, to my już od wielu lat prowadzimy różnego rodzaju działania, które powodują zmniejszenie emisji CO2, dwutlenku węgla do atmosfery. I wiele programów już zrealizowaliśmy odnośnie dofinansowań, chociażby takich indywidualnych dla mieszkańców gminy. I w chwili obecnej jesteśmy w trakcie realizacji jednego z programów. Jesteśmy, można by powiedzieć tak, w połowie, ale może nawet bardziej już ku końcowi, bo dofinansowujemy montaż paneli fotowoltaicznych na indywidualnych budynkach mieszkalnych dla naszych mieszkańców. I takie dofinansowania udzielamy w wysokości 70% dofinansowania. Jest to w takim trybie, że mieszkańcy sami wybierają firmę, która im taką instalację wykona i przedkładają zaraz fakturę za wykonanie tej inwestycji. My po prostu refundujemy 70% jej wartości. Oczywiście też są pewne wytyczne nasze, jeżeli chodzi o standardy, o te elementy, które muszą być. I oczywiście moc tych instalacji też wcześniej została jakby wspólnie tutaj z beneficjentami tego programu, naszymi mieszkańcami zostało to wszystko uzgodnione. I w chwili obecnej już jesteśmy po wypłacie 11 takich instalacji, a w zamiarze mamy ich do zamontowania 71. Aczkolwiek są pewne oszczędności, bo te panele fotowoltaiczne jednak tanieją i myślę, że jeszcze około 10 instalacji zdołamy wybudować, zamontować, zainstalować z listy jakby rezerwowej, bo chętnych na panele fotowoltaiczne na chwilę obecną nam nie brakuje, także zainteresowanie jest duże i bardzo dobrze. A my podejmujemy różne działania, tak żebyśmy mogli sprostać oczekiwaniom i tych instalacji paneli fotowoltaicznych na naszych budynkach, żeby było jak najwięcej.
Oprócz montażu paneli na budynkach mieszkalnych, w chwili obecnej też jesteśmy już na końcowym etapie montażu paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, tak jak szkoły, i ten tańszy prąd będzie, czy już płynie nawet w niektórych szkołach, takich jak w Starym Folwarku, w Przebrodzie, czy też w szkole w Płocicznie, gdzie na hali sportowej takie instalacje są montowane, w Przebrodzie, w Starym Folwarku na dachu budynków, a też mamy już zainstalowane panele fotowoltaiczne na budynku Urzędu Gminy i montowane są panele fotowoltaiczne również na ujęciach wody w Turówce Nowej, w Nowej Wsi, tak, i w Płocicznie. Te instalacje są już tam instalowane po to, żeby właśnie ten prąd był tańszy, żebyśmy nie musieli podnosić opłat na naszych mieszkańców za pobór wody. Takie działania jak gdyby są podejmowane, aczkolwiek też no, liczymy też na dofinansowania w podobnych płaszczyznach, czyli tutaj mówimy o też termomodernizacji szkoły w Płocicznie, bo ta szkoła już wymaga takiego remontu termomodernizacyjnego, żeby jednak z tym ciepłem, z wytworzeniem tego ciepła też, żeby było to ekologiczne, jak też i mniej kosztowe, to chcemy tam zainstalować pompy geotermalne na ogrzanie tego budynku, a też docieplić i wyremontować dach, bo dach już niestety przecieka. Jest to już obiekt no, mający już kilkadziesiąt lat i taki remont generalny jest potrzebny, ale też liczymy, czekamy na innego rodzaju programy, takie, które będą mogły być przydatne dla naszych mieszkańców. Może właśnie programy też na pompy ciepła dla mieszkańców i jakby takie możliwości dofinansowania by się pojawiły, to my jesteśmy bardzo chętni, żeby z tych takich możliwości skorzystać. Oprócz tego oczywiście mamy u siebie zatrudnionego pracownika, który pomaga i wypełnia wnioski programu Czyste Powietrze, gdzie tam też mieszkańcy mogą otrzymać różnego rodzaju dofinansowania na wymianę pieca, na wymianę stolarki okienno-drzwiowej, na wymianę rur chociażby, centralnego ogrzewania, grzejników, czy też docieplić swój budynek mieszkalny. Takie możliwości są dofinansowania, że osoby, które posiadają takie budynki mieszkalne już oddane do użytkowania, zamieszkałe i w zasadzie oddane do użytkowania dużo wcześniej, gdzie nie trzeba było wykonywać takiego dokumentu jak audyt energetyczny przy oddawaniu tego budynku do użytkowania. Jeżeli ci mieszkańcy, którzy takiego dokumentu nie posiadają, to mogę powiedzieć, że mogą być zakwalifikowani do tego programu, bo też nowe budynki nie będą kwalifikowane, ale te starsze, gdzie jest ich większość oczywiście i nie zawsze są dostosowane do obecnych norm, standardów, jeżeli chodzi o budynków pasywnych, energooszczędnych, no to zapraszam do gminy, do nas, to że my tutaj będziemy pomagali i powiemy, jakie są możliwości. No oprócz tego my jako gmina też dofinansujemy, i to jest proces ciągły, wymiany kotłów centralnego ogrzewania. Takie wnioski przyjmujemy, są nabory na takie przedsięwzięcia i co roku dofinansujemy naszych mieszkańców, żeby te piece też były ekologiczne. Oprócz tego też dofinansujemy na oczyszczalnie przydomowe, też dbamy nie tylko o tą zieloną energię, a teraz też jest też energia może czy błękitna, czy chodzi tutaj bardziej o zasoby wody. Że jednak te zasoby wody, one niestety globalnie nam maleją, się kurczą i też już są takie generalnie podejmowane inicjatywy działania w całym kraju. My też będziemy chcieli takie inicjatywy podejmować, żeby tą wodę, żebyśmy mogli ją maksymalnie jak najmniej zużywać i oszczędzać tak, żeby tej wody nam nie brakowało. I też podejmujemy różnego działania, chociażby związane z tym, że miejsca, gdzie z punktu ekonomicznego powiedzmy nie ma możliwości wybudowania wodociągu czy podłączenia budynku mieszkalnego do wodociągu, też będziemy dofinansowali chociażby budowę ujęć wody, studni takich indywidualnych.
jak też dofinansowania właśnie, jak powiedziałem, do przyłączeń do kanalizacji w tych miejscowościach, gdzie są kanalizacje. No tego typu jakby dofinansowania można u nas uzyskać dla mieszkańców. Jak też chociażby w tej chwili przystąpiliśmy i otrzymaliśmy dofinansowanie, co prawda niewielkie, 20 tysięcy złotych, ale przy zaangażowaniu swoich środków około 100 tysięcy złotych chcemy wydać na utylizację eternitu, bo też mieszkańcy wymieniają ten eternit sukcesywnie i my ten eternit po prostu pokrywamy koszty utylizacji tego eternitu, w którym oczywiście jest azbest i to jest bezpiecznie wywożone jest na utylizację i takie działania te są podejmowane. Jak też działania podejmowane z ochrony środowiska, to jeszcze mogę powiedzieć odnośnie jakby odbioru folii dla rolników, bo rolnicy nie zawsze mają możliwość zagospodarowania tej folii, w sensie przekazania do utylizacji tej folii. Nie każdy tą folię chce odbierać, a my na to gdyby też otrzymaliśmy dofinansowanie, tak żebyśmy mogli wesprzeć utylizację folii rolniczych dla naszych rolników. Takie działania też jakby też podejmujemy. Są możliwości do korzystania z nich. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy. Panie wójcie, ciągłego rozwoju gminie Suwałki życzę. Wszystkiego dobrego i prywatnie jeszcze zdrówka dla pana wójta. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo i do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję. Zbigniew Mackiewicz, wójt gminy Suwałki, był moim i państwa gościem. Do usłyszenia.